dzisiaj jest typowe spotkanie członków, akurat wypada w okresie świątecznym, a więc korzystamy z tej możliwości, aby popatrzeć i pochwalić się tym, co zostało zrobione, ale także na roboczo zobaczyć, co przed nami jeszcze i o czym możemy mówić w przyszłym roku. Poruszonych zostało kilka tematów, bo mieliśmy tutaj i sprawy podatkowe, ale także wszystkich interesuje morska energetyka wiatrowa, stąd przedstawiciel jednego z koncernów, który nam po prostu pokazywał, jak wygląda proces wyboru dostawców z ich strony. Przyjechaliśmy z działaniami edukacyjnymi dla przedsiębiorców, czyli jakie są szanse dla zaistnienia w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, zwłaszcza dla projektów MFW Bałtyk 1, 2 i 3. Przede wszystkim cała Polska teraz jest jedną wielką strefą ekonomiczną. My jako spółka zarządzająca zarządzamy częścią tej strefy i Hydromech faktycznie uzyskał decyzję o wsparciu, czyli decyzję o zwolnieniu z podatku dochodowego na swoją inwestycję, którą tutaj przeprowadził. Nowa siedziba jest, można powiedzieć, dzieckiem współpracy pomiędzy członkami forum, czyli między moją spółką, spółką Hydromech, oraz spółką Gilmet, która tą inwestycję nam zrealizowała. Właśnie dzięki temu, że oboje jesteśmy członkami Forum Technologii Morskich, spotkaliśmy się na jednym z konferencji forum i zapytałam pana prezesa Gilmetu, czy mnie wybuduje. No i chodząc, zwiedzając nasz obiekt, pani Karina zadała pytanie, kto wam wybudował taką ładną halę. No i odpowiadamy, że my, bo my takie hale stawiamy wyczynowo. Mamy 4 zakłady, w skład których wchodzą 2 ocynkownie ogniowe w Gdańsku i w Starogardzie oraz 2 wytwórnie konstrukcji stalowych oraz własną ekipę budowlaną, która zajmuje się kompleksowym realizowaniem właśnie tego typu obiektów. Myślę, że takie spotkania właśnie rodzą takie powiedzmy sobie związki, więc możemy rozwijać się na różnych polach, pomagając sobie w różnych dziedzinach. Także mam nadzieję, że więcej firm przystąpi z branży morskiej naszego towarzystwa, no, gdzie będziemy mogli również wszyscy korzystać z tego. Także bardzo się cieszymy, że to taki pozytywny finał ma nasza znajomość i tutaj bytność w tym towarzystwie naszym.